Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w Raymanie 2. Poprzednio przeszliśmy sobie ten poziom. Nie udało się tutaj zdobyć absolutnie wszystkiego. Znaczy to było ogólnie tak, że została nam jedna klatka i dwa lumki, których nie możemy na razie zdobyć, ale będziemy wkrótce mogli. A teraz mamy kolejną misję. A, no i jak pewnie zauważyliście w poprzednim odcinku, wyglądał on w ten sposób, że jeżeli... zapomniałem tam tych dwóch lumków wziąć, więc na końcu dograłem, jak jeszcze raz to przechodzę, abyście zobaczyli ten fragment, który pominąłem, tak żeby się wszystko tutaj zgadzało. I ta runda z jednej strony jest prosta, z drugiej trudna. Jest prosta, dlatego że tu nie ma w sumie żadnych ukrytych lumków. Nie ma właściwie nawet żadnych takich ukrytych klatek, wszystkie są na widoku. Problemem jest jednak to, że jest to bardzo mocno zręcznościowy poziom, w którym wielokrotnie praktycznie pewnie będę ginąć, więc sorry za to. Tutaj tak naprawdę jedyny lum przed tym elementem zręcznościowym, przed tym momentem zręcznościowym, to jest ten lumek. No i nim właściwie się tutaj interesujemy. Tak, kurczaki zombie to są ciekawi przeciwnicy, dlatego że jako jedni z nielicznych pojawiają się w dwójce i trójce Raymana. Tak. Pamiętali o nich. Znaczy wiem, że robopiraci też się pojawiają w trójce, ale to jest taki easter egg, nie? Okej, okay, to jest nieznane terytorium. No i raczej nie zapraszamy tutaj turystów. Turystyka nie może być tu uprawiana. Okej. Okay. To jest, jak zresztą pewnie wiecie, bo a jeśli nie wiecie, to obejrzyjcie sobie mój filmik o tych właśnie momentach w grach, które w dzieciństwie sprawiały mi problem. No to jest jedno z tych miejsc, których nie ogarniałem. W sensie może to nie jest do końca to konkretne miejsce, które mi sprawiało problem, no ale nie wiedziałem, gdzie mam iść. I tam właśnie nasz główny, właściwie nie antagonista, bo to nie jest do końca zła postać, mówi nam, że musimy znać nazwę tego miejsca. Kurde, czemu ja wszedłem? No i wkrótce się okaże, że będziemy znali nazwę tego miejsca, więc spoko. Okej, to jest łatwo spaść. Więc tu tak naprawdę postaram się wszystko zdobyć, jeżeli mi się nie uda, to po prostu zagram w to jeszcze raz. Natomiast będę też często ginąć, no nie tylko dlatego, że nie będę umieć w to grać, ale to też będzie równie częste, ale też dlatego, że będę już chciał no, w tych niektórych momentach jednak zdobyć te lumki czy klatki. Okej, okay, mamy naszą postać, Sama, który nam pomoże się przedostać na drugą stronę. Zapomniałem, jak to jest się rozprostować. Aha, dobra, czy wiesz, gdzie są cztery maski Polokusa? Przepraszam, Rayman, ale nie wiem, o czym mówisz. Ale widziałem Globoxa, którego uprowadziło dwóch piratów. Zabrali go gdzieś, Beyond the Marshes. Jeśli chcesz, mogę ci pomóc przeprawić się na drugą stronę. Chwyć się mojej chustki, strzelając z nią. Okej, okay, czyli to będzie takie, powiedzmy, to będzie taki surfing trochę, coś w tym rodzaju. Przy czym nie możemy tutaj atakować przeciwników, to od razu warto nadmienić, nie? Kurde, tamten przycisk jest dość problematyczny, bo nie dość, że musimy go... Ten przycisk nam pozwala zdobyć 5 lumków, ale jeszcze nad nim jest ten duży lumek dający 5, czyli łączny rozrachunek to jest 10 lumków aż, nie? O, udało się. Kurde. To jest dość specyficzny moment, bo nie dość, że musimy zdobyć te lumki, nie? To jeszcze musimy... Kurde, musimy te skrzynie rozwalić. Kurde. Aj, czyli będę musiał tu jeszcze raz iść, niestety. A, tutaj spokojnie, bo to, że sobie... To, że się odłączyliśmy, nic nam tak naprawdę nie robi.
Okej. Okay. Trudno. No najwyżej powtórzymy sobie ten poziom, bo w tym... Bo... Widzieliście, że na tym rondzie Rayman aż 3 razy, nie, się... jest prowadzony przez swojego kompana, ale... No, w moim przypadku to jednak okazało się... niewystarczające. Kurde. Tam chyba były aż 3 lumki do zdobycia, o ile dobrze pamiętam. Okej, okay, tu chyba lepiej się odbić od tej palisady. Kurde. No bo ja muszę wejść na ten kamień, ale jednocześnie... jak widzicie, to mnie odpycha w przeciwnym kierunku. Jak bardziej na lewo i wtedy nasz Rayman się już nie trzyma. Okej, okay, udało się. Dobrze, nic się nie stało. A, niestety tutaj czasem, nawet bardzo często, jak się już któryś raz z rzędu ginie, to kamera szaleje i nie chce nas dopuścić do... Fak, mogłem skoczyć. I nie chce nas dopuścić do tego, żebyśmy z bliska widzieli naszego Raymana. Dopiero teraz się to wyrównało. Okej, okay, ale tu już nigdzie nie muszę skakać. To już wszystko jest git. Rayman. Tak długo. Przyjdź i spotkaj mnie ponownie, jeśli będziesz chciał. Spoko. Obiecuję, że to zrobię. Dobra, czyli ile myśmy tam nie zdobyli? Nie zdobyliśmy chyba 10 lumków i... jednej klatki? Tak. Ale spoko. Zaraz to nadrobimy. Zaraz to nadrobimy, ale może... może... Znaczy nie wiem, czy w tym momencie... No, albo dobra, może w tym momencie, bo dzięki temu nam się odblokuje jedna rzecz. Do you want to save this game? Yes. Ale może sobie tę rzecz zostawimy na końcu. Dlatego, że mamy tutaj taki poziom i ja go nie muszę w sumie przechodzić. Obejrzymy sobie też cutscenkę. Okej, okay, więc akcja dzieje się w statku pirackim, który jednocześnie jest więzieniem. W prywatnej kabinie brzydkobrodego. Zapłacisz za to, żołnierzu. Kto ośmiela się mi przeszkadzać? Wasz... A, dobra, przepraszam, nie zdążyłem przeczytać. Co? Wy niekompetentny imbecylu. Wyślij statek bojowy i zniszcz go. Nie może położyć swoich łapsk na czterech maskach. Okej, okay, i to jest ten moment, w którym brzytwobrody zjada jednego lumka. Zjada jednego lumka. I teraz mamy normalny poziom, ale dzisiaj nas to nie interesuje. Dziś pójdziemy sobie tutaj. Tak, możemy iść tutaj. Okej, okay, możesz tutaj wygrać moc, więc spoko. Jest to po prostu wyścig na czas. Nie musimy być tutaj pierwsi. Bardziej chodzi o to, abyśmy się zmieścili w czasie. I oczywiście pozbierali te nasze grzybki. Jezu, chyba nie wygram tego. Nie, chwila. Jeszcze raz.
bo coś mi nie wyszło, coś mi się kierunki kompletnie pociskały, ale dobra. Ej, chwila, jak ja mam tutaj skoczyć? A, dobra. A widzicie, była pajęczyna, nie zauważyłem tego. No cóż. Da, pospieszmy się, bo to wiecie. Nie ma tutaj też żadnych klatek, więc nie musimy się tego obawiać, że jakieś tam nie napotkamy. Każdy wyścig można też powtórzyć, więc... Bo tu chyba nie będzie tylko jednego wyścigu, a może będzie? Kurde, już nie pamiętam. Ach! Naprawdę musiałem? Nie, ja muszę wszystkie lumki zdobyć, więc elo. Fuck. Powiedziałem wszystkie to wszystkie. No. I teraz możemy rozmawiać o tym. Rayman, nie wkurzaj mnie. No. Fuck. Nie, to nie wygląda najlepiej, no ale dobra. W Raymanie zawsze miałem tak, że niby wiedziałem, że jak sobie ten, jak Rayman skacze się odbija od czegokolwiek, to jest to dosyć, dosyć wysoki skok, ale mimo wszystko dalej musiałem używać tego helikopterka, żeby się przekonać, że na 100% mu się uda tam doskoczyć. Okej, 10 lumów. Huh! A w tej chwili już tylko 4. Jak żebym mógł cię ominąć? O, jest, udało się. Nie wiem, czy wam wspominałem o tym, że na końcu jest... Aha, dobra. To było całkiem szybko. No, jednak nie. Okej, czyli Lee daje nam więcej energii i ogólnie chciałem wam powiedzieć, że na końcu każdego poziomu jeżeli zdobędziemy wszystkie lumki i klatki, to możemy liczyć na bonusową rundę, ale nie akurat w tym poziomie. Dobra. To może nie będę tutaj robić aż takich cięć, bo i tak powiedzmy, że materiał dosyć krótko nam tutaj wyszedł. Tylko po prostu cofnę się i postaram się zdobyć to, czego nie udało mi się zdobyć. Czyli tak naprawdę muszę pilnować na samym końcu, żeby mi się udało. Powiem wam, że nie tak łatwo jest zginąć tam na końcu tak naprawdę. Trzeba się postarać. W przeciwieństwie do tego momentu. Dobra, tu już się nie musimy tym za bardzo martwić. Tu wszystko mamy już ogarnięte. Kurde. Rayman, jest jeden z tych poziomów, gdzie naprawdę łatwo jest zdobyć wszystkie. No nie te lumki. Nie licząc oczywiście tamtego poziomu, ale to było trochę coś innego. A ty mi tutaj taką manianę odstawiasz. Okej. Dobra, jest lumek. O, udało się wszystkie zdobyć. Więc, tylko wiecie, no jest jeszcze ta druga faza, więc... Która jest stosunkowo krótka, więc może nie będę aż tak właśnie też ciął tutaj, tylko skupię się na tym, żeby...
skupię się na tym, żeby pokazać wam ten bonus. Znaczy ja go... Skoro chcę wszystkie absolutnie runki zdobyć, to nie ma opcji, żebym wam nie pokazał. Dlatego, że... No to się teoretycznie po prawie każdej rundzie powinno pojawić. Ej, no ale nie sądzę, aby ta pirania mnie dotknęła w tej chwili. Mógłbym się o to kłócić. Okej. Dobra, to jest ten pirat, to będzie bomba. Dobra, najgorsze chyba jest za nami. Udało nam się dotrzeć. Dobrze, czas pożegnać, ale już zdaje się, że to mówiłeś, więc... Więc cóż. Dobra. To wchodzimy i tym samym udaje nam się odblokować poziom dodatkowy. Teraz to był wyścig i chodziło chyba o to, żeby naciskać lewo-prawo. Okej. Mała wróżka ma prezent dla Raymana. Okej, czyli musimy wyprzedzić pirata. Left and right, okej. Kurde. To nie jest takie łatwe, wiecie? Powiem wam szczerze, że w dzieciństwie nigdy mi się nie udało tego zrobić. Kurde. No, mówi się trudno, ale nie, na... Dać chwilę. Okej, okay, możemy powtórzyć to, ale nie wiem, czy to mi wyjdzie, tak szczerze mówiąc. Zawsze mi się wydawało, że ponowna gra jest bez sensu, bo ta wróżka już odleciała, więc cóż. No dobra. Udało się, ale nie liczę na jakieś duże postępy. Co mi to dało? A, dobra, bo już tak jak mówiłem, mam wygrany ten wyścig, ale nie ma tej wróżki, nie? Bo on ją przegonił. Wtedy by mi chyba coś dała. Dobrze pamiętam. Ale to jest... To jest naprawdę trudne, powiem wam. Nie wiem, na ile się różni ten bonus w następnych rundach. Podejrzewam, że jakoś szczególnie nie. Ale no... Ja pamiętam, że ja to przychodziłem... Jak był kuzyn, to przychodziliśmy tu na dwie osoby. Chociaż nie jestem pewien, czy to wtedy nie jest trudniejsze. I zastanawiam się, szczerze mówiąc, czy łatwiej byłoby to zrobić na padzie, czy na klawiaturze. A, no i widzicie, to źródełko jest już czerwone, co oznacza, że mamy tutaj zdobyte absolutnie wszystko, co jest możliwe. Myślę, że na tym etapie możemy sobie to zakończyć i to będzie nasza ostatnia, znaczy następna misja, z którą się Rayman będzie musiał zapoznać. Póki co się z wami żegnam i do następnego.